Ruszyła rozbudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Na czas inwestycji przeniesieni do Lipnika zostali policjanci drogówki i dzielnicowi. Według chyba najlepszej koncepcji na czas inwestycji komenda miała funkcjonować w budynkach starostwa przy ulicy Mickiewicza. Niestety, zdecydowano się na inne rozwiązanie. Projekt zakłada dobudowę do istniejącego budynku trzykondygnacyjnej biurowej części, która będzie posiadała także pomieszczenia magazynowe, węzły sanitarne oraz szatnie. Zostanie również dobudowana jednokondygnacyjna część z garażami. Budynek będzie wyposażony w nowoczesny monitoring, a na dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz 24-metrowy maszt antenowy. Po wyburzeniu tych istniejących budynków, tu po prawej stronie, tam od bloku mieszkalnego, będzie budowany nowy budynek od podstaw, który będzie przeznaczony dla policjantów z pomieszczeniami, z zapleczami socjalnymi, z magazynami, które są niezbędne tutaj do funkcjonowania naszej jednostki. Ponadto będziemy mieli garaże, ponadto pomieszczenia dla przewodników psów służbowych wraz z całym zapleczem, które jest teraz w tym czasie wymagane. I dopiero po wybudowaniu tych budynków my, zajmujący tutaj ten budynek, który jest za mną, przeniesiemy się do nowego budynku, a dopiero firma, która będzie tutaj wykonywała ten gruntowny remont tego budynku istniejącego, dopiero wejdzie tutaj do prac remontowych. Inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2025 roku, a jej wartość kosztorysowa to 26 milionów 400 tysięcy złotych. Planowana inwestycja jest na lata 2022-2025. W tym roku przede wszystkim to firma, która będzie realizowała tą inwestycję, będzie się skupiała na wyburzeniu istniejących budynków gospodarczych i części tutaj znajdującego się tego budynku, który był zajmowany przez funkcjonariuszy z naszej jednostki. Koszty przekraczają 26 milionów złotych, są to potężne koszty, ale niemniej jednak ta jednostka, te budynki, siedziba naszej komendy w Opatowie wymagała gruntownego remontu, to po pierwsze. Po drugie, pomieszczeń było za mało w stosunku do liczby funkcjonariuszy, którzy tutaj służą, i pracowników, którzy pełnią tutaj świadczenie pracy. Pierwotnie zakładano, że na czas modernizacji komenda znajdzie siedzibę w budynkach powiatu przy ulicy Mickiewicza. To rozwiązanie nie doszło do skutku, bo powiat nie posiada obiektów, do których mógłby przenieść swoje jednostki z Mickiewicza. Najlepiej było, żeby cała komenda była przeniesiona do innego budynku i wtedy front robót mógłby przebiegać o wiele, wiele szybciej. Natomiast w budynkach, które my posiadamy, obecnie są prowadzone działania, czy to jest dom pomocy społecznej, czy inne formy opieki nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi, i nie mogliśmy skomasować tych usług w innym miejscu. Doszliśmy do wniosku, że jest to przedsięwzięcie, które może przedłużyć nam okres, w którym bylibyśmy gotowi do przekazania budynku inwestorowi, dlatego w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że jednak zostajemy na miejscu. Po drugiej czy trzeciej wizycie tam w tym budynku stwierdziliśmy, że jednak to jest sporo przedsięwzięć musimy włożyć my jako policja, nasi informatycy, łącznościowcy, żeby ten budynek dostosować. Musimy mieć służbę dyżurną, musimy mieć parkingi, tak więc te wszystkie aspekty wzięliśmy za, przeciw, no i decyzja została taka podjęta, że zostaliśmy tutaj na miejscu. W związku z wyburzeniem części obecnego budynku trzeba było dokonać relokacji formacji opatowskiej jednostki policji. Cały Wydział Ruchu Drogowego i Zespół Dzielnicowych został przeniesiony do siedziby posterunku policji w Lipniku. Nawet zastępca komendanta powiatowego stracił swój gabinet. Obecnie obaj komendanci pracują w jednym pomieszczeniu. Musieliśmy dać dobry przykład policjantom. Takie mamy warunki. Dzielimy go wspólnie w tej chwili. No, musieliśmy tak zrobić, żeby się jakoś pomieścić i na ten czas inwestycji po prostu te ciężkie warunki jakoś przetrwać. Z Opatowa dla STV Info, Jerzy Strzeż.